Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony wiesz, Karol. Moja córeczka, gdy była mała, bardzo lubiła zwierzęta. Kiedyś zobaczyła na ścianie poroże jelenia i wiesz, o co zapytała? Pojęcia nie mam. A ten jeleń ma pupę za ścianą? Rozumiesz? Jeśli ktoś zrobi jej krzywdę, obedrę skurwysyna ze skóry. I zapraszam na kolejną część przygód w grze Wiedźmin 3. Tam ktoś jest w środku? To tutaj. Kurwa, znowu się zacięły. To nasza sypialnia. A tam jest pokój Tamary. Tylko nie rób bajzlu. Gdy wrócą, chcę, żeby zastały wszystko tak, jak zostawiły. Trzeba było mówić. Ardem byśmy poratowali. No dobra, zacznijmy od pokoju Tamary, bo sypialnia wydaje się ciekawsza. Ale... Nie, tu nic nie gaś. Kadzidło, zarcewiały klucz. Kadzidło i stary klucz. Ciekawe, które drzwi otwiera. Wszystko możemy sobie zabrać. Anysz, sandałowiec i coś jeszcze. Szafran. Nie przyszliśmy tu kraść. Jak kuszą, srebrne pantalony. No nie, ale to przyszliśmy w gości. Wczujmy się w rolę, roleplay czy jak. List do Tamary. Jesteśmy bardziej jak rodzina, wspieramy się nawzajem i pomagamy sobie przetrwać ciężkie chwile, uporać się z przeszłością, bo każdy z nas ma jakąś przeszłość, więc nie musisz się martwić, że ktoś wytykałby cię palcami. Mamy tu zasadę, nie pytamy o więcej niż ktoś sam chce o sobie powiedzieć. Dla nas nie liczy się przeszłość, tylko teraźniejszość i to, że wspólnie chcemy walczyć ze złem i niegodziwością, z wynaturzeniami i niecnymi praktykami. No dobra, a będąc przy przeszłości, to podobno wyszedł hotfix, tak? Znaczy podobno, nie podobno, bo gra pobierała ponad 2 giga na peceta, więc jeżeli ktoś miał problemy na pececie, może zobaczyć, czy dalej występują, bo jesteśmy świeżo po aktualizacji. Z tego, co czytałem w dyskusjach, część osób pomogła, część nie. Cukierek lalka zostaje. Nie będziemy kombinować, ale za to, a nie to lalka? Jest lalka. Co za brzydactwo. Wygląda jak laleczka, w którą wbija się szpilki, żeby zrobić komuś krzywdę. No proszę, proszę, proszę. Ale jeszcze kluczy gdzieś byśmy mogli użyć. No coś jest tutaj na bank do zbadania. A, woń. Dobra, prowadzi nas. Na zewnątrz. Okej, kolego, nie psuj zapachu tu. To musi nas do czegoś doprowadzić. Może wyprowadzimy pokrakę. Pokraka chyba śpi. Więc zaraz pójdziesz go obudzić, prawda? Halo, zapachy. Coś tu mam. Oj, zamknięte. Czyżby to tu ten zarcewiały klucz pasował? Huh, kolejny list. Modlitwa. Podejrzane, wieczny ogniu, który rozpalasz serce i dajesz światło, ogrzej nas swoim ciepłem, wysusz nasze łzy, spal naszych wrogów, otocz opieką naszych przyjaciół, daj zdrowie mojej matce, ukaż mojego ojca, pomóż mi wypełnić moje przeznaczenie. Ołtarzek. A więc wieczny ogień dotarł też do Welen. Kurczę, ale jak to tutaj tak rozbudowane, jak to wymalowane, przyznam, że nie kojarzę tego miejsca przy jakichś poprzednich podejściach. A past alchemiczny i spirytus to chyba możemy sobie wziąć. Tak, to zresztą to jest tajny pokój. Koleżanka tutaj kombinowała. Wow, dużo tego spirytusu. No baronie, baronie, ale tu piwniczka już... A może ma spirytus? Nie. Chociaż to chyba dla nas przygotowane. Może się przydać ten proszek. Nie no, w spokoju głupio mi było wynosić, ale tutaj piwniczka to prawie jak dla nas. Dobra. Idziemy do barona pogadać. Próbuję sobie przypomnieć, czy w czasie jakichś tam poprzednich podejść, gdzie zawsze wbijałem najpierw do sypialni, czy udało nam się trafić na ten ołtarz, bo tak nie kojarzę. Baronie, chcesz pogadać? Rozejrzałeś się już? Połowicznie. W pokoju Tamary znalazłem lalkę. Możesz mi coś o niej powiedzieć? O lalce? A co może być ciekawego w lalce? Może być związana z obrzędami czarnej magii. Skąd Tamara ją miała? Czarna magia chybaś zgłupiał. Sam ją dla niej zrobiłem. Miała wtedy ze 4 czy 5 lat. Byliśmy na targu w Wyzimie i zobaczyła czarodziejkę Triss Merigold.
Uparła się, żeby mieć lalkę jak czarodziejka. Wtedy nie było mnie stać na takie rzeczy, więc własnoręcznie zrobiłem zabawkę. O kurcze, jaki ten świat jest mały, inaczej zapamiętałem Triss. Nie no, doskonale oddane podobieństwo, ale to wiesz, jak coś, to my możemy więcej szczegółów na temat tej lalki powiedzieć. Co i jak tam powinno wyglądać? A więc to Triss. No tak, teraz widzę podobieństwo. Prawda? Ząb czasu już ją trochę nadgryzł, ale ciągle wygląda niczego sobie. Jeżeli ci nie wyjdzie z Nilfgaardczykami, możesz zostać lalkarzem. Chyba coś pominąłem. Pójdę się jeszcze rozejrzeć. Masz szczęście, że to nie jen, baronie. No dobra, pokój numer 2. W sumie tu już jest, kurczę, nasza skrzynka. Trzeba było się tam rozpakować. Drewniany świecznik. Ma ułamaną nogę. No, kuszą na każdym kroku. Znaczy, za butelkę wody chyba nikt się nie obrazi. Świeże kwiaty. Jakbym miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. Może mogą. Może jeszcze mogą. Najlepsze, że coś na dole tam jakby było. Niezbadane. O. Ściana ma inny kolor. Jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. Może tamten obraz? Wielkością pasuje. Nie chciałbym jeszcze zdejmować obrazu. Poszedłbym na moment na dół zobaczyć, czy czegoś nie pominąłem w pokoju. A więc tu nocowała Ciri. A, to jest zupełnie inna rzecz, tak? Tutaj lubki, schowki. Wiemy, jak to działa. Rzeczy Ciri też możemy zbadać. Ciri musiała nosić te ubrania, kiedy tu była. Wygląda na to, że wyjechała w pośpiechu. Albo po prostu w ten sposób robi porządki. No nareszcie mamy schowek też od razu ogarnięty. Niejasna natura klątw. Lydia van Bredevoort. Skąd Ciri wzięła coś takiego? Dla moich drogich przyjaciół, Filipa i Anny, o, myli się ten, kto sądzi, że klątwy są wyłącznie manifestacją złej woli jednej istoty przeciw drugiej. Zadziwiająco często są przypadkowo rzucane przez nieświadome jednostki na samych siebie lub na przedmioty z najbliższego otoczenia. Następstwa takich działań mogą być trudne do przewidzenia, w wielu przypadkach niebezpieczne, czasem wręcz prowadzić do śmierci jednostek znajdujących się pod wpływem klątwy bądź obcujących z przedmiotem lub istotą, na której klątwa spoczywa. Dlatego tak istotne jest podjęcie środków zapobiegawczych, ażeby możliwie najpełniej zabezpieczyć się przed przypadkowym rzuceniem klątwy. Mistrzyni Amelia Vera Cruz Leone jako absolutną podstawę wymienia wyzbycie się negatywnych myśli, dążenie do pojednania ze światem oraz równowagę między ciałem a umysłem. Dedykacja dla barona i jego żony. Mieli w Wyzimie wysoko postawionych znajomych. Włączek? Ciri się raczej nim nie bawiła, ale Małgosia to co innego. Zaraz z Małgosią pogadamy. Baron niech poczeka, ale w ogóle to zrobiłbym tu zrzut do skrzyni, bo w większości tych rzeczy to my nie potrzebujemy, tak? Przebierzemy się w nie oczywiście, jak nadejdzie pora. Tutaj też podpowiadacie, że te stroje to są właśnie z wersji 4.0, więc grzechem byłoby ich nie ubrać. No ale to w momencie, jak będziemy w stanie się w nie ubrać. Póki co zróbmy zrzut. No i od razu lżej na sercu. Proszę bardzo. Małgosia, bo ty gdzieś tu miałeś na zapiecku siedzieć. Za pieckiem jesteśmy, ale to co? To były... O, a myślałem, że to te pęknięcia jakieś możemy przejść dalej. Cóż to słychać? Ty jesteś Małgosia? Ja, a ty jesteś Geralt. Skąd wiesz? Bo masz białe włosy i medalion z wilkiem. Ciri mi powiedziała. Dawno tu była? Rozmawiałaś trochę z Ciri, prawda? Prawda. Mówiła na przykład, dokąd się wybiera, albo czego tu szuka? Mówiła, że szuka ciebie i czarodziejki, ale ty jesteś tutaj, to chyba cię nie znalazła. No, ale może przynajmniej pomogła temu swojemu przyjacielowi. O, czyli jednak się wygadała. Ciri chciała pomóc jakiemuś przyjacielowi? Wiesz jakiemu? No jak to jakiemu? Jej przyjacielowi. Powiedziała, że jest w tarapatach i ona musi go uratować. No to każdy każdego musi ratować. Nie wiesz, gdzie jest Ciri? Nie. Któregoś dnia, jak przyszłam do niej ze śniadaniem, to już jej nie było. Baron powiedział, że wyjechała. Nie pytałaś dokąd? Pytałam, ale powiedział, że jestem za mała i nie muszę wiedzieć.
ale Ciri zostawiła mi prezent. Jaki? O, taki zielony kamyk. No, no, ładny prezent. Schowaj go głęboko i nie pokazuj nikomu. Jest wiele wart. Poznajesz to? O ja, mój bączek! Skąd go masz? Znalazłem w pokoju Ciri. Jest twój? Ciri mi go wystrugała, jak mi kiedyś było smutno. Bawiłyśmy się czasem w jej pokoju. Szkoda, że musiała jechać. No cóż, ale co punkty doświadczenia wpadły. Ja się nie bawię, ja pomagam. Dziękuję, dziękuję. Nie powiesz baronowi, że wzięliśmy sobie flaszeczkę? Nie będziemy przy niej brać flaszeczki. Będąc przy aktualizacji, rzeczach, które się naprawiły i być może zepsuły, mam wrażenie, że jakaś muzyka tam tu niechętnie gra, ale zobaczymy, może to po prostu taka grobowa atmosfera, zaraz się to zmieni. No, ma to swój urok, jak słyszymy wszystko, co się tutaj dzieje, nie ukrywam, ale jakoś chyba wolę z muzyczką chodzić po okolicy. Baron i jego żona wyglądają na szczęśliwych. A tu? Ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. Ściana, ściana. Jeszcze może na szybko zobaczę tę muzykę. W opcjach jest wszystko odpalone. Może po prostu mamy coś tutaj słyszeć więcej. O, to ciekawe. Ten kawałek drewna wygląda jak łamana noga tamtego świecznika. To nie może być przypadek. Może doszło tu do walki? Poszukam śladów. Może w tej skrzyni? Ach, standardowo, standardowo. To za wiele to nie potrzebujemy. O, jest reszta świecznika. I plamy powinie. Ktoś rozbił butelkę. Evrelus Stusson. Dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Ciekawe, dokąd prowadzi ślad. I pomyśleć, że my to ten tu są w podstawce tyle razy słyszeliśmy. Coś tu jeszcze jakby było, ale... A. Głębokie szczerby. Ktoś musiał przywalić czymś ciężkim. Może nasz kolega łbem zahaczył. No dobra, prowadź. Tu są. Tylko nie do tu są. Cholera, trap się urywa. Chyba, że coś tu jeszcze znajdę. Świerczyna. Do tego okadzona dymem jałowca. Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał chronić. Chyba nie ma tu więcej nic ciekawego. Wracamy. Włączysz tu jakąś muzyczkę? Rozejrzałeś się już? No, trochę tak, trochę tak. Na całym półpiętrze śmierdzi winem. Wiesz coś o tym? Pewnie któryś z moich ludzi. Ochlej mordy jedne. Dajesz ludziom Evrelus? Oj, kurwa. To nawet ja mogłem to rozlać. Mówiłem ci, tamtej nocy byłem pijany. Ale co to ma za znaczenie? W kasztelu jest pełno miejsc, które śmierdzą winem. W pokoju znalazłem ślady walki. Wiesz coś o tym? Ślady walki? O czym ty mówisz? Przypuszczam, że ktoś napadł na kogoś. Pewnie na twoją żonę albo córkę. Chciała się bronić, chwyciła za świecznik, ale nie trafiła napastnika, tylko zrobiła dziurę w ścianie. Potem jeszcze się szarpali. Nic o tym nie wiem. Tamtej nocy byłem pijany i nic nie pamiętam. Obudziłem się, gdy już ich nie było. Przecież nie mieszkaliście tu sami. Może ktoś z twoich ludzi coś słyszał? Wszystkich po trzy razy wypytywałem. Czy czegoś nie widzieli? Ale oczywiście, nikt nic nie wie. Poznajesz ten talizman? Tak. Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz, skąd go miała? Pojęcia nie mam. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod Konarami. No i jeszcze czarownica mieszka w Podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy, bo nie ufała obcym. To idziemy. Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Nie obchodzi mnie jego życie osobiste. Chcę tylko zapytać o talizman.
O, naprawił muzykę, to jednak ta misja taka nietypowa była. Baronie, możemy pogadać? No słucham, z czym przychodzisz? Znaczy, my to tak naprawdę po gwinta byśmy sobie przyszli, ale pogadajmy jeszcze. Słyszałeś coś o wiedźmach w Velen? Nie zwracam uwagi na chłopskie bajania. Wieśniacy wszędzie widzą czary, wiedźmy, diaboły i chuj wie co tam jeszcze. Diaboły są fajne. Ciekaw jestem, jak się tu znalazłeś. To żadna tajemnica. Byłem temerskim żołnierzem, ale mój oddział został rozbity zaraz na początku wojny. Nie było już nadziei na zwycięstwo. Ruszyliśmy na północ, a po drodze dołączali do nas inni dezerterzy. Byliśmy jak kula śniegu, co się toczy z góry. Gdy dotarliśmy do Wrońców, miałem już pod sobą spory oddział. Tak po prostu weszliście do twierdzy? Tak po prostu. Tutejszy dziedzic uciekł przed czarnymi. Porzucił Wrońce. Jak Nilfgaard wygra wojnę, dostanę tytuł. I wtedy wreszcie skończy się gadanie o samozwańczym baronie. Czyli rzeczywiście takie są plany. Zastanawia mnie, dlaczego ułożyłeś się z Nilfgaardczykami. A co miałem zrobić? Rzucić się na nich i umrzeć jak bohater? Pierdolę bohaterską śmierć. Wolisz żyć jako zdrajca? Za chwilę nikt o tym nie będzie pamiętał. Nie ma Temerii, nie ma czego zdradzać. Ten nilfgaardzki garnizon nie jest zbyt silny. I co z tego? Nawet jakbym na nich napadł i powyżynał, to przecież za chwilę przyjdą następni. Czarni zaleją ten kraj. To jest pewne jak to, że masz dziurę w dupie. Okej, okay, jak dobrze zna wiedźmińską anatomię, ale to może przejdźmy do konkretów. Grywasz może w gwinta? Grywam. A co więcej, zazwyczaj wygrywam. Jeśli masz własną talię, to siadaj. Powiedzmy, że jeśli wygrasz, dostaniesz jeden z moich unikatów. Słowo się rzekło. To grajmy. Nie ma nic lepszego do roboty, nie, kolego? No niestety, tylko Królestwa Północy to jest jedyna talia, którą możemy coś tutaj zaszaleć, ale jest trochę poprawiona w stosunku do tego, co graliśmy ostatnio, więc zobaczymy. Może wyjdzie coś niezłego z tego, szczególnie jakby nam manekiny wpadły. Ha. O kurcze, o kurcze! I najgorzej, bo za bardzo nie ma co tu wymieniać. Co prawda, no, panowie wiele nie dadzą, jeżeli... Ale nie, mamy dość silny tył. Ostatnia linia jest super. Tych dwóch szkoda wymieniać, jak już się tak dobrze dograli. A manekina, no to też szkoda, bo dostaniemy jakiegoś szpiega i co wtedy? No to kolego, Detmond na Keirę. Ojojoj, a Keira jakoś tutaj na tej karcie lepiej wygląda. Ło kurcze, znaczy... No właśnie, nie wiem, czy się cieszyć, bo ostatecznie... no, mamy karty na dwie rundy. Może to jest ta. I teraz nie wiem, czy w pierwszej rundzie pomęczyć naszego kolegę, czy właśnie w ostatniej. Ale może jakbyśmy w pierwszej wygrali coś. A jak mu się nie spodoba, to zawsze możemy wycofać tę jednostkę z pola bitwy. No dobra, wygląda na to, że idzie wabank. No więc jakoś jesteśmy już zabezpieczeni przed pożogą, więc nawet gdyby chciał nas tak zaskoczyć. No dobrze, jakby brnął w to dalej. Oj, ta słaba karta, nie? To słaba karta. Trochę jak taki concept art Keiry. Oj, i to mi się nie podoba, bo jeżeli ma dwóch takich gości, to te nasze podejście może nam wiele nie dać. Chociaż trzech wzmacniających oddał nam szpiega. Bardzo dobrze. Pobawimy się chętnie. Tym jakoś bardziej. No szkoda, bo to oznacza, że ma tych szpiegów też w swojej talii. No ale cóż, tak to działa. Szkoda, że może mrozu nie mamy. Uła, ale ta dyszka mu wjechała. No jeszcze go tu wzmocnimy. Może jak dobrze pójdzie, to wrzuci pas. To by było nam nawet na rękę. No wszystko rozegra się w pierwszej rundzie, wygląda na to. O, kolejny manekin. Spoko, podmianka. I teraz tak... Kurczę, no trochę nas załatwił, bo tak, wrzucimy za piątkę kolegę, to mamy 31 punktów. Na remisie tyle samo kart, słaba opcja. Jak wrzucimy tu kolegę, no to dostajemy też 5 punktów. Ale chyba z tych kolegów możemy już zrezygnować, więc... Nie, wygrajmy już tę rundę, no nic lepszego nie wymyślimy. Szkoda, i tu remis.
Zastanawiam się, tylko tych dwóch lepiej sobie zostawić, niech oni się wzmacniają, a tutaj chyba kolegę łucznika wywalimy. Z drugiej strony z tych dwóch nam wychodzi co? 4 punkty z niego, 5 od razu. Chyba, że wpadnie coś nam na ostatnią linię. No. Tyle kombinacji. Dobra, niech ma tutaj 5. No niestety mamy kartę w plecy, ale w sumie jedną odzyskamy, więc można powiedzieć, że póki co ta rozgrywka idzie łeb w łeb. I trochę w łeb nasze plany wzięły, patrząc na to, co tu dostaliśmy. No ale może bezpiecznie. Wejdźmy na stół tym. Zobaczymy, co on tam jeszcze wymyśli. On musi grać, jakby nie patrzeć. Więc wyciągnijmy po prostu od niego jak najwięcej kart. I chyba tak to rozwiążemy. To będzie najlepszy pomysł. Nie wiadomo, z czym on jeszcze tam będzie startował. Dalej, ale... Cyk. Czyżby chciał z biednej piechoty budować swoją armię, czy jednak coś tu jeszcze się pojawi ciekawego? Można by było pogody użyć. Można by było wrzucić kart. Dobra, wrzućmy póki co tego. Łobuza. O tak, tak myślałem. Ale to w sumie my zrobimy teraz czyste niebo. Co prawda niewiele to zmienia, ale dobrze, bo może wywalił mróz, który mógłby użyć w finałowej rozgrywce, a to by nie było nam na rękę. No ma ulewny deszcz, który nic nam nie zrobi, więc może jesteśmy jedną kartę do przodu. Zobaczymy, co teraz wymyśli. A, nic nam nie zrobi ten ulewny deszcz, ale dalej mamy przewagę. Ja mam teraz problem, dylemat. Bo teoretycznie plan był taki, że zabieramy manekinem tego gościa. W sumie dalej możemy to zrobić. Zobaczymy, co on zagra na stół. Bo może ma już tylko pogodówki. Gorzej, jak masz piega, a my zużyliśmy manekina właśnie. Bawi się w to samo. Zostały mu dwie karty. Bo do czego zmierzam? Jakby dobrze poszło, możemy zakończyć to w tym rozdaniu. Moglibyśmy równie dobrze... No nie, jak rzucimy mróz, nic nam to nie da. Moglibyśmy zachować te karty na finał. Mieć ładne punkty. Zobaczymy. Z nadzieją, że nie ma mrozu, tak? Na to liczę. Albo w ogóle nie ma czym zagrywać. Widzę, że też kombinuję, jak kuń pod górkę. No moglibyśmy wrzucić pas i zobaczyć, co on wymyśli. Albo zagrać wabank. No najwyżej będzie nas to bolało. No, ma czym odpowiedzieć, czy nie bardzo? Ach, uch. No bo mogła być opcja, że wrzuciłby nam mróz. No, zresztą, nieistotne. Wygrane. Panie Baron, coś tam, żeś pan nam obiecał za to wszystko. Za dobrą rozgrywkę, więc mam nadzieję, że jest zadowolony. Wygrałeś. Słowo się rzekło. Bierz kartę. W Velen nie znajdziesz wielu godnych przeciwników. Jest szkutnik ze wsi Rudniki. No i stary jasnowidz, który mieszkał na wschodzie, niedaleko wiatraka. Jest jeszcze jeden chłopak. Rozumu ma tyle, co stara kobyła, ale grać potrafi jak nikt. Nie wiem, czyś już na niego gotowy. Jak to działa? Jak to działa? Wow, panie. Panie, pokaż nam, co żeś kartę Dijkstra, to dajcie nam talię, bo to będzie szpieg. To jest jedna z ważniejszych kart, jaką mogliśmy tutaj dostać od kolegi. Więc bardzo fajnie. Rozumiem, że to tylko... To tylko dla Królestw Północy. No to jest ten ból właśnie, że te Królestwa Północy są na początku mocno rozwijane w kwestii kart. No i dopiero później możemy kombinować coś z innymi taliami. Ale... No nie ma nic. Do piwniczki trzeba zejść. W ogóle co to za godzina? 3 rano! No proszę. To od nas? Cię się tylko przycisnęło. Dajcie nam stół. A nóż się przyda, chociaż warto to by było pogadać jeszcze. Czemu to przecinasz? Z ekipą. Zrobimy nowy model, dwuczęściowy. Coś ty znowu wymyśliła? W sumie może. Połączę to nitami, zaklepię na luźno i części będą się mogły swobodnie przesuwać. Ochujałeś? Bohater się znalazł. Fergus, co to za problemy? Szukamy mistrza. Szukam kogoś, kto podejmie się wykonania dobrego pancerza. Zależy mi na najwyższej jakości. No cóż, robię w tym fachu już 20 lat i przyznaję, że osiągnąłem pewien stopień mistrzostwa. Tak, jasne. Nie zwracaj na nią uwagi. Ostatnio ciągle ma muchy w nosie. No, to co to ma być za pancerz? Lekki, wytrzymały.
Taki, który nie krępuje ruchów i który można nałożyć bez niczyjej pomocy. Oj, co jeszcze? Może ma się sam czyścić i podcierać ci tyłek, jak pójdziesz w krzaki? No nie ukrywam, że byłby niezły. Brzmi nieźle. A umiałbyś taki zrobić? Nie, ale jak znajdziesz kogoś, kto umie, to chętnie go poznam. Słuchaj no, o pancerzach musisz wiedzieć jedno. Jak ma być wytrzymały, to nie może być lekki. Może, o ile wykona się go odpowiednimi narzędziami. Takimi, jakich używali ludzie z klanu Tordaroch na Undvik. Joanna, miałaś się nie wtrącać, jak rozmawiam z klientami. Nie zawracaj głowy tymi swoimi skeligijskimi legendami. To nie legenda, tylko prawda. Mój dziadek pływał na Undvik po pancerze, bo ludzie z Tordaroch robili najlepsze. Tak było, aż jakiś rok temu wyspę spustoszył gigant. Ludzie uciekli albo zginęli, ale kuźnia pewnie nadal tam stoi. Warto to sprawdzić. Jeśli znajdę te narzędzia, zrobicie mi pancerz? Tak, wtedy tak, ale tylko wtedy. No spoko. Legenda mówi coś więcej o tej kuźni? Ponoć wykuto ją w jednej z jaskiń po północnej stronie wyspy. Płyniemy tam, od razu. Kiedy następnym razem będę na Skellige, spróbuję znaleźć narzędzia. Bywajcie. Ej, kolego, ale znajdź statek, który zmierza na Skellige. Już nam misja wyskoczy. Ale tu ładne słońce, no, poranku. Jak czym nie wstawać? Mogę służyć? Pokaż jeszcze, co masz na sprzedaż. Może mają jakiś taki pancerz na tu i teraz. Chcę obejrzeć twoje towary. Coś z cechu Wiedźmin. Co wy tu, nic nie macie? Proste narzędzia. Kurczę. Bieda, bieda. No dobra. Bywaj. W Gwinta gramy tylko z tymi, co mają złote karty, ale może tutaj kolega ma coś do zaoferowania. Chcesz obejrzeć nasz mały skład towarów różnych? Uzbieraliśmy tu niezłą kolekcję. Po co to ma się po kniecych chałupach kurzyć? Czy rozumiem, kradzione? Pokaż mi swoje towary. No teraz Geralt trochę jak taki blondyn, ale dobra, widzę coś... O, a to co to jest? Pojemność juku wierzchowca, 70. To pytanie do znawców tematu, czy to już jest mag? Bo wydaje mi się, że u króla złodziei jeszcze jakiś tam był fajny motyw, ale tak to, no zobaczymy. O, wiedźmiński rynsztunek, no i pięknie, bierzemy to. No bierzemy zdecydowanie manekin, jeszcze jeden tak, kawaleria tak i Cynthia też bierzemy. W ogóle, a tu widzę, że jest więcej fajnych, siodło. Jest próg paniki, okej, ale w ogóle jakie kusze, no tak nigdy nie nastawiałem się mocno na te kusze, a może trzeba by było tu w ogóle na poziomie 10, chociaż patrząc po statystykach nie jest aż taki duży ten przyrost, jakby się chciało, żeby był. No dobra, mamy co chcieliśmy od kolegi, fajnie, karty jakieś wpadły. Bywaj, no temat jeszcze tam z tymi jukami pozostaje otwarty, czy warto by było je sobie odpalić, czy nie. No dobra, tablica. Suka się oszczędziła, suka mi się oszczędziła. Małych jest 5, każdy niewielki, ale starczy, żeby na nim polewki zagotować. Przydam za parę koron albo na inne jadło wymienię. Oj. No, znaczy, no. Gwint, nowi gracze poszukiwani. Klub graczy w Gwinta, Schuler z siedzibą we Wrońcach poszukuje nowych członków i przeciwników. Mile widziane doświadczenie, chociaż niedoświadczonych też poduczymy. Nie zwracamy pieniędzy, które przegrają. Więcej informacji o przewodniczącego klubu Filipa, zwanego Baronem. O proszę, to kolega z przewodniczącym? Z samym przewodniczącym wygraliśmy? Walka na pięści. Każdy, kto ma ochotę sprawdzić się w prawdziwej męskiej walce w pojedynku na pięści, niech stanie twarzą w twarz z najlepszymi w okolicy. Kowalem, Stachem, Jonasem i sierżantem. Ludzie, wedle naszej wsi dobrowę zwaną grasuje bestia przebiegła, a groźna wielce, całej okolicy despekty czyniąca. Śmiałek, który ją zgładzi, liczyć może na naszą dozgonną wdzięczność, jak i sowitą nagrodę. Kto chce wiedzieć więcej, niechaj do sioła zachodzi i o sołtysa sobie Mira pyta. Dobrzy ludzie, skrzekacz. Ogłasza się, co następuje. Kto ubije potwora zwanego skrzekaczem, któren wedle Wrońców gniazdo uwił i domowe zwierzęta jako i ludzi morduje, tego złotem szczerym wynagrodzę. Pomnijcie jednak, że stwór to okrutnie groźny i byle kiep mu nie poradzi. Tedy z widłami na niego nie idźcie, choćby i w kupie. Ciesław z Wrońców. Jakby ktoś jeszcze nie słyszał, to se tu robimy wyścigi. O, kto chętny, niech pogoda ze mną, to wyłoży zasady i takie tam. Tylko z góry mówię, że
gonitwą płaci się wpisowe, więc jak nie masz złota w mieszku, tyłka nie zawracaj. Radko. No pięknie, no pięknie. My za to możemy skoczyć, jak już tutaj jesteśmy przy tej pogodzie, w jakichś tutaj głównych naszych misjach, to do guślarza temat domknąć. Chyba że macie coś dla nas. Chłopka, śpi. Stary jeszcze spać nie poszedł chyba. Mam kamienie runiczne raczej niepotrzebne, nie ludzie? Więc idziemy. Bestia zdobrowa. I ten skrzekacz mnie zastanawia, ale zaraz zobaczymy, bo te zlecenia rozumiem, że pojawią się na mapie jako przeróżne znaczniki, więc coś w tym temacie spróbujemy ugrać. Kurczę, jakoś tak gorzej zapamiętałem Welen, że tu cały czas deszcz pada, tak jakoś brzydko, niemrawo. No to jak się chce, to może być ładnie. Chyba że to też aktualizacja. No dobra, pokażcie nam mapę świata. Czy coś mamy po drodze? A jest taki znak zapytania. To trzeba by go nie odwiedzić, bo do guślarza to tam, na północ. Damy radę. Zresztą tych znaków zapytania to dużo więcej się teraz pojawiło. A zgroza. Zobaczymy. Płotka, płoteczka. Aha. Już chyba wiem, skąd ta nazwa. Bo za płotem lubi się pojawiać. Problemy sprawiać, ale to my objedziemy to tędy. Powinno być ok. Powinno być ok. No i tam roczna muzyka z Welen, tak? Już się zaczyna. Już te sumenty nam tu gra. Może lepiej było bez muzyki to wszystko zaczynać. Ale okej. Widzimy potwory. O, gniazdo. Standardowo. Ale jak jesteśmy... Gul na dziewiątym? O proszę. To one też się... Płotka, nie pomagasz? One też się rozwijają. Nie wiem, czy nie powinniśmy wziąć lepszego pancerza. Ale mamy dobry miecz chociaż. Tak? Tyle nam wystarczy. Jeżeli nie będą do nas mogły dojść, to damy radę sobie z nimi. O kurcze, a ten się wzmacnia tutaj. Takie stosy pogrzebowe mamy. Kurcze, nie widziałem, tam jest fajne miejsce do wysadzenia, ale teraz to już chyba nie ma sensu. Skoro wszystko to leży. Nie odpoczęliśmy. Grom nieuzupełniony. Mogłoby wypaść z nich coś lepszego. Co wy tu macie? O kurcze. No dobra, możemy znów zbierać śmieci. Rubin, prochy. O gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. To może poczekać, a to możemy wysadzić. Czyżby ktoś tu próbował przed nami już je zniszczyć? No kabum. Można było zrobić nieco większe zamieszanie. No niestety nic fajnego z tego nie wypadło, ale... Cóż, płotka. Jeden z punktów na mapie zaliczony, to się liczy. Jakby nie patrzeć, będziemy chcieli zrobić je wszystkie. Jedźmy, chowaj miecz i wracamy na trasę. Chyba. Koło guślarza też jakieś znaki zapytania były. A jak dobrze się pokręcimy po okolicy, może trzymajmy się ścieżki, bo też i na nich lubią misje wyskakiwać. Świętokrawcy, krwie, wybatorzyć ich, nogi im z dupy powyrywać. Złociutki, zlituj się, pomóż starowince. Ten nasz pobladł z głodu. Otóż to. Pomóż starej, słabej kobiecie. Co się stało? Bezbożnicy zrujnowali w nocy kapliczkę Werry Miłosiernej. Oby ich szlak trafił. Trzeba naprawić kapliczkę, inaczej Werna się obrazi. Ziemia rodzić przestanie. Dziecka kurzajki oblezą, a psy parchów dostaną. A to nie chciałaś kupić psiej krwi, czy jak? Tak wołała? Kurzajki i parchy, brzmi groźnie. Pomogę ci. Zrobione. Dobre bogi cię zesłały. Od dziś będziesz kapliczki naprawiać. Ja już mam fach. Jestem wiedźminem, nie konserwatorem szlaku dawnej architektury drewnianej. Wiedźmińska to rzecz ze złem walczyć, a wandale są gorsi niż potwory. Co fakt, to fakt. Jeśli zobaczę zniszczone kapliczki, zajmę się tym, ale nie zamierzam dla nich nadkładać drogi. Tu wszędzie blisko. Bogowie cię będą prowadzić. Skoro tak. No, zawsze 9 punktów doświadczenia do przodu. Dużo tych kapliczek mamy?
Kurczę, może jak już tak sobie biegamy po okolicy, wszędzie podobno blisko. Guślarz może poczekać, jak kapliczki... O nie. Znaczy, pojedziemy też, żeby nie było. To jest zadanie, które na pewno zrobimy. Ale no może nie szalejmy tak, żeby już teraz koniecznie te kapliczki układać. Byłbym za tym, żeby guślarza za to odwiedzić. Gdzieś tam zniknął. No, wrócił do gry. No tu, jak widać, tych misji pobocznych to się robi cała lista. Będzie za czym biegać, ale myślę, że ten motyw z guślarzem moglibyśmy zaliczyć jeszcze dziś. Sorry, panowie, nie chciałem tak, jakoś sam wbiegł. Sam wbieg, ale widzę, że tutaj mamy też ważne osobistości. Kupujecie czy oglądacie? Dwa w jednym. Pokaż mi swoje towary. Dwa... O! Też wiedźmiński? Kierując się można znaleźć... Okej. Powstaje tylko pytanie, czy nie kupiliśmy na przykład dwa razy tej samej mapy. Ale to w takim razie dobrze, coś takiego tu wziąć. Długi miecz nam się nie przyda. Dwa? Dwie korony? Kolego, chcesz nas oszukać, naciągnąć. Bywaj. Ale mamy już dwie mapki, więc będziemy mieli za czym ganiać. Myślę, że zrobimy sobie taką misję skupioną właśnie głównie wokół tego tematu, znaczy odcinek. Ej, sprzedajesz czy to za wcześnie u ciebie? Witaj. Kłaniam się. Skąd droga wiedzie? Trudno powiedzieć. Przemierzyłem kawał świata. To jak ja. Co masz na sprzedaż? Rzucę okiem na twoje towary. Ten bez map. Kolego, ty kawał świata, to wyglądasz jakbyś najbliższy śmietnik tutaj okradł. A nie kawał świata jak my, tu przemierzył. Chcesz kupić klucz od Tamary za nic? Dobra, gnijące mięso, no bieda. Widziałem kowala jeszcze. A, tu niebezpieczne okolice, moment. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Może coś ciekawego, no aż wyszedł ze sklepu. Góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem zawsze. Taki small talk, jak rozumiem. To chyba nie najlepsze miejsce dla wędrownego kremarza. Zysk jest tam, gdzie ryzyko. Cóż, że wojna i bieda, życie trwa. A gdzie jest życie, tam jest i handel. Warto tak się narażać dla pieniędzy? Przecież pieniądze nie są najważniejsze. Ja nie potrafię usiedzieć w jednym miejscu. To włóczę się po świecie. Oglądam nowe miasta, gadam z ludźmi. To lubię i dlatego ryzykuję. Trochę wygląda, jakby ze Skellige tu przybył. Bywaj. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Jak będzie lepszy towar. Ty chłop, co mu reklamę robisz, czy wręcz przeciwnie, klientów odstraszasz? Co jest, ludzie? Biegą się pierdziutko do walki. Panie Kowal, mam... No. Wykonujesz też broń na zamówienie? A czy politycy zabijają luksusowe prostytutki? Pewnie. To skomplikowane. Chcesz zagrać w Gwinta? Rozejrzyj się, może coś wybiorę. Może mu opchniemy miecz za więcej niż dwa? No właśnie, za całe cztery kolega dostanie, ale chyba ma kolejny brakujący element naszej układanki. O ile nie kupiliśmy trzech tych samych map. Zaraz zobaczymy. Nie, są trzy inne chyba, patrząc na to, że jednak w tym ekwipunku leżą tak. Trzecia mapa, pierwsza mapa, druga mapa. O, no i dobrze. Czyli co? Góra, spodnie, buty? Rękawiczki jeszcze by się przydały? Warto było pogadać. Mamy już trzy mapy. Bywaj. Straciliśmy na to wszystko koron. Nie patrz tak na mnie. Które mogłyby się przydać. No ale dobra. Guślarz tu gdzieś już powinien być w okolicy. Chociaż skusili tym, że... Żołnierz Barona, cześć. Skusili tym, że mamy już tyle mapek zebranych do tego, aby za nimi poganiać. Gdzieś po drodze zobaczę też, czy to jest blisko w miarę wszystko, czy jednak to będzie większa wyprawa. O! Dorwiemy tego dziada, zobaczę. Co jest to? Czego tu? Chcę pogadać z guślarzem. To się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. To ty? Musicie już iść. Zapłacę i pójdziecie stąd. Kurczę, a jednak chyba akcje musimy mieć odpalone, żeby to działało. Czego chcecie od guślarza? Czego od niego chcecie? Dać mu to, na co zasłużył. A czym sobie zasłużył? Gusła mu wskazały, że się Edrikowi w kiszkach złe zalęgło i kazał mu jarzębinę żreć. I od tej jarzębiny Edrik teraz prawie w wychodku zamieszkał i cały jest w prostach. Okej, wyleczę Edrika, a wy stąd idźcie. O, to brzmi nieźle. Tak się składa, że potrzebuję guślarza żywego. Jeśli powiem wam, jak wyleczyć Edrika, zostawicie guślarza w spokoju?
No, w sumie. Tak czy nie? No dobra, mów. Na żołądek dajcie mu napar z dziewanny, a miejsca z wysypką obłóżcie dziką malwą. W kilka dni będzie zdrów. Spróbujemy, ale jak nie podziała, wrócimy tutaj. Panowie, idziemy! To jest miłe, że tak pierwszej, lepszej osobie zaufali. Zobaczmy, kim jest człowiek, który naraził się kumplom Edrika. Moja stara będzie wiedzieć, zna się na ziołach. To drugie też będzie miała, bo krasuli do paszy dodaje. Edrik to pewnie jak ta wasza krasula. Idziemy po Edrika, wyciągniemy go z wychodka, napychamy zieleń i patrzymy, czy zdrowieje. Aż bym chętnie poszedł z nimi, a no właśnie, a cakniemy zdrowieje. A, to do guślarza, czyli nie będą mieli do nas pretensji, jeżeli coś pójdzie nie tak. No dobrze, no dobrze, panie guślarz, uratowany, możemy teraz porozmawiać. Halo, jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie. Kogo diabli niosą? Czego chcę? Potrzebuję pomocy. Człowiek, a jak wilk. Siwy, choć nie stary. To na niego guślarz czekał. Jak ci pomóc? Czekałeś na mnie? Kości mi tak rzekły. Przyjdą ci, co śmierdzą gwałtem i śmiercią, ale wilk ich przegoni, biały wilk, i przyszedł. Wróżba nigdy nie kłamie. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona, dla Anny na ochronę. Twoja robota? Ty go zrobiłeś? Guślarz zrobił, jak dziady uczyli nad martwą wodą w świetle pełni. To dobry amulet, dobrze chronił, nie trzeba było zdejmować. Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? Złe moce Anny otoczyły, we władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? O tym gadać nielza, tego tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko coś na ochronę, nic więcej uczynić nie mógł. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy, bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. Szukać? Szukać? Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co za księżniczka? Księżniczka? Koza! Uciekła! Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kozy? Bez kozy się nie da. Nie będziemy biegać za kozą? Chyba żartujesz. Nie będę biegał za kozą. Nie ma kozy, nie ma wróżby. A ciekawe, dokąd to pójdzie? Zaczynasz mi działać na nerwy. Nigdzie nie idę. Nie ma księżniczki, nie ma wróżby. Ej, czekaj, czekaj. To możemy dogadać się? Zgódź się znaleźć kozę, aby zyskać jego wdzięczność. Okej, czyli przed nami kolejna misja. Będziemy musieli jednak, przyznać guślarzowi rację i zgodzić się na jego tutaj propozycję. Ale to zobaczymy już wkrótce, w jaką stronę to pójdzie. Ale póki co, żeby trochę stanęło na naszym, to nigdzie nie idziemy. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej.